Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z gościem specjalnym jest z nami Saker i jest z nami Hubert, który poprowadzi nasz teleturniej. Będziemy dzisiaj sprawdzać swoją wiedzę z zakresu historii i teleturniej polega na tym, że mamy 20 pytań, zadawaliście je na moim Instagramie. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom. Ja ich nie widziałam, Saker ich nie widział, wszystkie przejrzał Hubert, znalazł odpowiedzi. Widzę, że tutaj mam pysk. I tak, pytań jest 20 i na początku zadaje Hubert pytania naszej dwójce i kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Po 3 prawidłowych odpowiedziach możemy już wyznaczać, czy chcemy na siebie, czy na przeciwnika i każdy z nas ma 3 życia, no ten, kto straci życia, ten umiera. I uwaga, nie jest to 1 z 10. Tak, nie jest to 1 z 10, tak tego nie nazwę, ale jest jednocześnie 1 z 10. Gotowy jesteś na pojedynek? Dobrze, ja tutaj mam punktację życia. Czy pan prowadzący jest gotowy? Oczywiście. Zmienię na lokowanie. Tak, ja tutaj jeszcze. Też. Gotowy, Misiu? Ręce na przycisk. A, dobra. A, tu mamy przyciski jak coś. Faktycznie. Patrz, poczekaj, będą taki dźwięk wydawać. Tu Hubert. Ja lubię go, tak wiesz. Ja będę tak, żeby psów nie straszyć. Dobra. Podaj datę bitwy pod Grunwaldem. Ja chyba wiem, ale też się boję, że skrosiłam. Dobra, daję. Zabawa. 1410. Pełna data? O nie, jaka pełna, no miał rok, ale kwiecień chyba to był? Jakiś 10 kwietnia? Dobra, ale rok. Za rok mam punkt. Bo ty nie wiedziałeś, prawda? Roku? 1410 wiedziałem. A... Słowo honoru, żeby nie było. Tak? No, tylko właśnie nie wiem, nie znam daty konkretnej. Ach, to ja też nie znam. 15 lipca. To świetne. Ja też jakoś wiosną myślałem. To co, tracę punkt? Albo po prostu 0? No chyba tak. Albo nawet -1 czy coś. Nie. Bo ja myślałam, że chodzi o rok. Datę to bym się nie zgłosiła. Data to nie rok. To... Rok to rok. Jedyne co wiedziałam, w sensie data... Rok. Jak się okazało, rok bitwy pod Grunwaldem... Grywaldej. To jedyne co znam, więc może być tylko gorzej. Jak nazywał się ostatni król Polski? Ja wiem tylko pierwszy i to tak chyba. Bo ci ostatni też byli tacy mniej ważni. Kogo to chodzi, nie? No, pierwszy to pierwszy. Tak. A ostatni to ostatni. A może to jest Mieszko ostatni? Może, dawaj. Wiesz, pierwszy był Mieszko pierwszy, a ostatni jest Mieszko ostatni. A tutaj inteligentne osoby zwracały uwagę na to, że Mieszko pierwszy, kochanie, nie był królem Polski. A, no to widzisz. Dlatego powiedziałem chyba. Niestety, panie prowadzący, to pytanie nas zabiło. Nie ma chętnych. Kto był? A ty wiesz? No, tak pomijając sprawdzenie. Wiedziałeś? Tak. A Stanisław Augustynowski? Miałam coś takiego, że tam, że coś na P mogłoby, no, dobra. Który uniwersytet założył Kazimierz Wielki? Jagielloński. Tak? Bo to nie jest pytań z historii, tylko dlatego wiem, bo jest po nim nazwany, nie? Otóż nie. A to był mój cel na ten odcinek, nie? Z historii zdobyć 1 punkt. Już jestem zadowolony. To cześć, dziękuję za... Na razie. Za udział? Dobra, no. Nie jestem zadowolona, przepraszam. Biały pies nie chce srać? O, i weź ją tam zostaw. A teraz będzie trochę tutaj. Przepraszamy za małe komplikacje w naszym teleturnieju. Psy srają. Może ucieknie i się w końcu wyśpie. To do wycięcia oczywiście. Jak ma na imię koń Józefa Piłsudskiego? O nie, widziałam! Szkoda, że nie chomik w ogóle. To jest istotna postać? No tak, bardzo! Oczywiście wiem, Koń Rafał? Tak. To taki znany koń chyba. To była taka dziewczynka. Bojack Horseman. Kto jeszcze jest znanym koniem? Kurczę, naprawdę widziałam. Ale nie wiem. Mogę podpowiedzieć. No. O. Imię pochodzi od nazwy drzewa. Pochodzi, ale nie jest nią. Dokładnie. Teraz wszystkie drzewa w głowie. Dąb, klon. Ja myślę, że coś z kasztanem. To pola. No jak wiesz, to mów. Możliwe. Dawaj, zaryzykuj. Ale no nie, ja się boję. No bo ja mam... Masz 3 życia. Nie, już 2. Straciłem. No, no właśnie, wciąż nie odpadasz. Kasztanka. Jest! Nice. No ale miałam to, że takie, że damskie to było imię, nie? Że właśnie, i ona chyba była biała. Taka piękna? Kasztanka białego konia by nazwali? Co ty? Może mi się... Śnieżka. Pomyliło z takimi Pegazusami. Pegazusami? Te konsole takie? z 90 lat. Dobra, mam 1 punkt, 2 życia, ty masz 1 punkt i 3 życia. Czyli prowadzę no. I to tak mocno. Pierwsza stolica Polski. Przepraszam. Żeby psów nie straszyć. Dobra. Gniezno. A wiedziałem też. To mi wystarczy, że wiedziałem. Nie muszę mieć punktu z tego. Wiadomo. Po to gramy, nie? Żeby tylko swoją piecę weryfikować, a nie wygrywać. Liczy się, żeby pokazać charakter, zostawić serducho, a wiesz, wygrana to... Czym była słynna Falanga? Słynna, no mega słynna. Zgłaszam się. To była formacja ataku wojsk. Jaki kraj? To już bym zaliczył. Dobra. Ja nie. Falanga. No doprecyzuj, to jest istotne. To ty myślaj, ja odpuszczę białego. Ale mam już zaliczone? Nie. Nie wiadomo. Nie, no bo wiem co to, ale... Kurde, mam coś takiego, że to Francja mogła być? Teraz już nie zaliczy. Ale bo nie pasuje mi historycznie, że to Francja, nie? Ale z jakiegoś powodu mam skojarzenie, chyba przez literę F po prostu. Była to najpierw Grecja. Grecja? No ale zaliczam się, też bo Europa, ja miałam, znaczy no, kojarzyło mi się, wiesz, no coś z wojskiem, ale nie powiedziałabym, że formacja, więc dałabym ci punkt. Niechętnie, ale zrobię to. Sam bym sobie to wziął. Który król zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? Kazimierz Wielki. Jest! Prezentacja druga gimnazjum. Ja dostałam 6. Nie, taką prezentację. To hasło, ale... Taki wielki plakat zrobiłam. Taki wielki Kazimierz Wielki to był. Naprawdę musiał być duży. Naprawdę był duży. I no wszystko, nie wiem. Wszystko. No widzisz, opłaciło się. Jednak po coś się robi też tak. W szkole, nie? Tak. No to kochanie, można powiedzieć, że jest taki remis. No nie, mam więcej żyć. No tak, ale mniej punktów. Masz 2 punkty. A ty? 3? Już masz? No Gniezno, tam no. Pierwsze. Co pierwsze? Nie, coś było. Czy dobrze powiedziałam jeszcze? Coś dobrze powiedziałam. Rok. Nie, ja sobie nie dałam za to, ja sobie za to odjęłam punkt. No skąd masz 3? Nie wiem. Hubert zweryfikuje. No dobra, nieważne, nieważne. Na pewno wygrywam, tak czy się. No. Który kraj ustanowił pierwszą konstytucję? Stany Zjednoczone. Wszystkie apele na 3 maja. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mówiłam takie rzeczy. Serio? Ja wiem w którym roku, ale nie wiem, że oni są pierwsi. To jest klub, który ma nazwę po 76ers. Raczej nie. W którym roku Polska uzyskała niepodległość? W którym roku? Ale data dokładnie. A, dobra. Kurde, no teraz znowu mówię datę. Ale rok, czy to jest... Ja chyba daty też znam, w sensie dzień i miesiąc. Ale rok nie jestem pewny. Bo to nie był koniec wojny, tylko później jeszcze, nie? No właśnie, nie wiem, czy to nie był koniec pierwszej wojny światowej. Bo mam coś takiego, ale że... od razu, jak się skończyła? To już oznaczało niepodległość? No tak, tylko nie wiem, czy na przykład nie zabory. A zabory się skończyły wcześniej. Bo... Tego nie wiem, ale mogę powiedzieć, jakich było 3 zaborców polskich. Zapomniałam. A jaki dzień? No 11 listopada. Dobrze. 1918. Czyli dobrze. Dobra, to mnie cieszy, że miałam no jednak to w głowie. Ale nie dam sobie punkta, bo jestem honorowa. Ale pokazałaś charakter. Który król organizował obiady czwartkowe? No król. Nawet nie wiedziałem, że to król. A pamiętam, że było o tych obiadach czwartkowych. Jakby to była jakaś niewiarygodna rzecz, nie? Chłop robił obiady w czwartki. No jeszcze na balkonie robił, nie? Wielki kurwa fakt historyczny, nie? A każdy to przerabiał. Ty nie wiesz. Co ty? To ja też się nie zgłaszam, ale nie... poza punktacją bym obstawiała, że też Poniatowski. O. Dobra jesteś. No, wiesz, mi świta dużo rzeczy, nie? Takich, bo ja miałam 6 z historii, wstyd się przynajmniej. O! Pozdrawiam wszystkie moje historyczki, ale to ja miałam na piękny uśmiech. Ja miałem na piękny uśmiech 2. To słabo się uśmiechasz. A ja mogę teraz już wyznaczać? O nie. Dobra, to na sakerka. Teraz może być trudno. Ale... No może akurat będę wiedział, co się śmiejecie. No nie, no trzymam kciuki bardzo mocno. Jakie wydarzenie zapoczątkowało wybuch I wojny światowej? Wydarzenie jedno konkretnie? Najważniejsze. Dobre pytanie. Ja wiem na przykład, że Niemcy udawali, że ich Śląsk zaatakował, a to nie było tak, tylko oni... To druga. Oczywiście, że to druga. Ja mówię, co wiem. Tak, wiesz, właśnie lanie wody, nie? Że pokazujesz, ile wiesz z danego przedmiotu, w ogóle omijasz temat, nie? Omijasz pytanie. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Nie, no nie mam pojęcia. Ja wiem, ale nie powiem akurat teraz. Hubert, mógłbyś ty powiedzieć? Może jakaś podpowiedź? Nie czułbym się fair. Błogosławieństwo Bośni księcia Franciszka Ferdynanda. Dokładnie. Bośnia w ogóle. Nie wiedziałem, że oni brali udział nawet, nie? Trochę wstyd, Michał, nie wiedzieć takich rzeczy. Czyli ja dalej wyznaczam. To też na ciebie. Proste. Starczy, nie? Odcinka. Które państwo nie uznało rozbioru Polski? Co to znaczy, że nie uznało? Nie wiem, co to rozbiory. Że przestaliśmy być Polską, tak? To jest rozbiór. Mhm. Ktoś nie uznał. USSR, jak to jest po polsku? Związek Radziecki. Niestety jest to Turcja. O kurwa. Związek Radziecki, kochanie, to jeszcze długo nie było. Tak? Mm. Też mieli rozbiór? No tak. Dobra, Saker ma jedno życie, więc biorę na siebie. Bo ja jestem honorowa i nie chcę, żeby umarł. Jakiej narodowości był Krzysztof Kolumb? Nie był Polakiem, nie? Mam nadzieję. O nie, to trudne bardzo. No ale nic więcej nie wymyślę, powiem, że Hiszpania. Był Włochem. Nie był Polakiem. To czemu nazywał się Krzysztof? Tak, nie miałbym pojęcia. Dobra, mamy po jednym życiu, czyli teraz znowu kto chętny to się zgłasza. I ty musisz się zgłosić, bo masz mniej punktów o 2. Nie muszę. Mogę cię wykasować. Najpierw musisz dobrze odpowiedzieć na pytanie. Kto pierwszy opłynął świat? Magellan. Ale też, no też bym obstawiła, to było pytanie na mnie, ale nie... Ja nie obstawiałem, ja wiedziałem to. Wiedziałem. Wydarłem ten punkt. Wiedziałam. A, możesz wyznaczać. A muszę? Czy możemy się zgłaszać? Jak to działa w twoim teleturnieju? Dobra, na ciebie. No... Proszę, nie chcę umierać. Ile trwała wojna stuletnia? 123 lata! Jak nie? 116. Niemożliwe! Dobra, zabory. Byliśmy pod zaborami 123 lata, prawda? Coś było z... 120. Słabo, no. Ale... Zostali lepsi, lecimy. Ale już propsik dla mnie, że nie powiedziałam, że 100. Prawda? Prawda? No, Prosik. Myślę, że każdy myślał, że 100, nie? Ale poczekaj. Czekam. Czyli ja mam 0 żyć, ale wciąż mam 1 punkt więcej. No. Więc ty teraz musisz, żeby wygrać, to nie możesz stracić życia i musisz zdobyć minimum 1 punkt, żeby był remis. To? A najlepiej 2. Lecimy. Jakie zwierzę, oraz jak się nazywało, pierwsze poleciało w kosmos? Łajka, pies. Cudowne pytanie. Swoją drogą polecanko, widzowie, tu tobie też polecam. For All Mankind, serial na Apple TV. Jest o alternatywnej historii lądowania na Księżycu, że Rosjanie wyprzedzili USA i o tym, jak wszystko się potoczyło. Że to przyspieszyło lot na Marsa, że oni nie przestali misji Apollo, tylko ścigali się cały czas. Baza na Księżycu była rosyjska i ten... No, nie będę za dużo spoilował, ale serial jest mocny, nie? Bardzo polecam. I było też o Łajce na przykład, więc mega na świeże to ma. Remisik, dobra, lecimy po zwycięstwo z przedmiotu, z którego miałem 2. Proszę bardzo, jestem gotowy. Jak miał na imię niedźwiedź, który w polskiej armii brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino? Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że... nie... Ojej, to straszny wstyd nie wiedzieć. Chcesz mi powiedzieć, że żołnierze stali i niedźwiedź obok nich stał? No mieliśmy żołnierza, a niedźwiedzia. I miał miecz? Tak, i hełm. I tak. Casino to raczej nie miecz. Czemu? Szczere pytanie. Może mi to... Ze spływami latali. Okej, Monte Cassino. No ja wiem to... Jak mam na imię? Te sery niedźwiedzia wzięli. No mieliśmy, Boże, był super. No cóż, jako że nie wiem, to powiem, że jogi. Miś jogi. To jest moja skuteczna odpowiedź. No dawaj, no wykaż się. Wojtek. Co? Kurwa mać, czemu nazwali niedźwiedzia Wojtek? Przecież to nie jest groźne w ogóle. Wojtuś. Groźny. Są jakieś foty z tego? Groźny żołnierz Wojtuś. No, 3 pomniki w Polsce. No. W Krakowie jeden mamy. Kurwa. Co on robił? Tratował? Nie, on nie walczył, dobra. No dobra. Ty hit jeszcze, że tam słonie, że słonie brały udział, no to wiedziałem, nie? Ale to jest hit, nie? 6 z historii, 2 z historii. Tak jak... Czekaj. Jak papież. Co jest? Dobra. Co, jakaś dogrywka chyba musi być, zostawiamy to tak? O, ten jak ja chciałam tutaj, żeby miło się zakończyło. No to po co sobie podaliśmy ręce, jak ty chcesz wojny? Dobra, dawaj Hubert, o zwycięstwo. Mamy? Bonusowe jakieś? No kurwa, lecimy. I on wymyślił, wiesz. Do zgłaszania się, nie? Tak. No. Kto walczył przeciwko Amerykanom w wojnie secesyjnej? No ty możesz to wiedzieć. Ale ja się nie zgłaszam, już sobie błędy w życiu popełniłam. Ty powinienem to wiedzieć. Nie? Ja wiem, ale nie zgłoszę się. No ale to wiesz, no już nie tracisz życia, bo ich nie masz. Chodzi o to, że jak kto będzie wiedział pierwszy, to wygrywa, nie? A jak odpowiem źle, to jeszcze gramy. No tak, tak bym zrobił. Tak? No. Anglia. Mówisz taką podpowiedź dużą. No. Że jest to bardzo podchwytliwe pytanie. Bardzo podchwytliwe. Z USA. Wojna domowa. Właśnie, bo ogólnie ja myślałem, że Kanada, bo ja wiem, że to się działo u nich, nie? Ale... ale ten... No dobrze podpowiedziałeś. Bo no właśnie, nie powiedziałbym, że USA, no nie? I to walczyło południe z resztą, po prostu, nie? Dawaj, wymyślmy wszystkich żołnierzy, którzy brali udział. Andrew, był niedźwiedź Andrew. Słoń. Bambi. Bambi? Bambi? Co ty za wersję oglądałaś? Dobra, no przegrałam z kretesem. No ale z podpowiedzią, nie? Ale no... I bez honoru. Ale i tak wiedziałem lepiej niż ty, bo ja wiedziałem, że to jakaś tam ich była wojna, taka bliska przynajmniej. No. Jest mi przykro. Okazuje się, że naprawdę tylko dlatego, że byłam cwaniaczkiem, to miałam 6 ze wszystkiego. No, tak naprawdę nie idzie za tym wiedza. Tu nie oddało, nie? Bycie cwaniakiem. No, powiem ci, już tam pomijam tą dogrywkę, ale remis ze mną to totalna przegrana dla ciebie, nie? Naprawdę jestem wielkim idiotą z historii. Udowodniłem to nieraz dzisiaj nawet. Nie wiem, co poszło nie tak. Dzisiaj po prostu obudziłam się z bólem głowy. Mogę wrzucić na story też prześwietlenie. Z delikatną afazją. Wiedziałam. Wydarłem ten punkt. Wiedziałam. Z Grunwalda i Pegazusami. Długo by nie było. Prześwietlenie mojej stopy. Wyszłam do tej walki z pękniętym śródstopiem. Wiesz, bo przegranej. Jakbym wygrała, to wiesz, nic mi nie jest, ale jako, że przegrałam... Jutro w gipsie, na siłę, nie? Tak, wbijajcie na mój Instagram, na Instastory, zobaczycie prześwietlenie mojej stopy. Niestety byłam nie w formie. Przez ostatni tydzień niestety nie mogłam się już uczyć historii, więc... Gdzie z taką stopą? Gratulacje dla przeciwnika. Kto zostawił honor w tym oktagonie, no to myślę, że wiecie. No i tyle. Dziękujemy za uwagę. Gratulacje, Michał. Dziękujemy bardzo za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzymy wam super dnia. Zostawcie łapki, suby i co tam chcecie. I napiszcie w komentarzu, jaki zakres wiedzy testować następnym razem. Błagam, tylko nie matematyka. Dziękuję. Napiszcie szczerze, że czy wiedzieliście, że był kurwa niedźwiedź Wojtek na wojnie. Przecież to jest hit jakiś, nie? Nikt o tym nie wiedział. No tak.